Cześć, z tej strony Ania Skrzewska. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Ci coś pokazać, a mianowicie pokażę Ci, jak rozwiązać pewien problem, który może Ci się przytrafił akurat w tej chwili. Chodzi o brak możliwości zmiany kształtu konturu. Pokażę Ci zaraz dokładnie, o co chodzi. Czyli mam tutaj, zobacz, dwie linie. Jedna falowana, druga prosta, to jakby nie ma znaczenia. One są kropkowane, tak jak widzisz, czyli wystarczy, że tutaj w obrysie możemy sobie zmienić wszelkie ustawienia. Oczywiście, jeżeli nie widzisz tutaj takiego panelu po prawej stronie obrysu, to możesz wejść w okno i tu znajdziesz obrys i zobaczysz to samo. Tutaj jest zwykły taki kontur, w którym mogę go w każdej chwili pogrubić, mogę zmienić na przykład kształt tych kropek na kwadratowe lub w ogóle wykasować to, żeby to nie była to przerywana linia, ale również mogę zmienić profil. Na przykład na taki. W ten sposób uzyskuję oczywiście inną linię. Natomiast może się zdarzyć, że tego profilu tutaj, ani na przykład dodanie linii przerywanej nie będziesz mógł albo mogła zrobić, dlatego że są pewne jakby zasady, które należy poznać i dzisiaj je właśnie poznasz. Więc teraz do rzeczy, zaczynamy od linii. Oczywiście jak narysujesz zwykłą linię, używając różnych narzędzi w tym bocznym panelu, to większość funkcji będzie działała. Czyli na przykład zwykła podstawowa linia rysowana tutaj jako linia prosta, oczywiście zadziała, możemy tutaj sobie dodać kontur, jakiś skropkowany kwadracikami, więc to oczywiście działa. Możemy wybrać ołówek na przykład, czyli literkę N, Natalia, i coś narysować i to również działa. Ale możemy jeszcze coś narysować pędzlem, czyli tutaj właśnie w Photoshopie naciskamy B, naciskamy i teraz widać pędzel. Oczywiście u mnie to była ta opcja druga zaznaczona, natomiast zwykły pędzel jest po prostu literka B i tutaj coś sobie rysujemy, mamy pędzel i już nie pojawiają nam się te same ustawienia co wyżej. Czyli już nie ma kropkowanej linii, czy tam takie, jak które po prostu wyżej zrobiłam, pojawiło się coś. Ale możemy zobaczyć, jak to się zachowa z obrysem, czyli możemy sobie pogrubić, tak jak tutaj widać. Ja tutaj może uruchomię cały ten panel. Dodam jakiś kontur, żeby można było zobaczyć, jak to funkcjonuje, bo to jest okropnie gruby. Może zakończymy sobie go jakoś, ale żadna opcja z tych zakończeń nie działa. Zobaczmy linię przerywaną. Linia przerywana pomimo ustawień również nie działa. Więc spróbujmy zmienić profil. Profil na przykład na jakiś inny też nie działa. No i teraz, jeżeli masz coś narysowane pędzlem, może się zastanawiasz, czy da się to naprawić, coś zrobić, czy musisz rysować od początku. Otóż nie musisz rysować od początku, pokażę Ci, co zrobić, aby ten kontur działał, żeby można było sobie ustawić to, co się chce. Do tego będzie nam potrzebny tutaj taka ikonka o pędzlach, którą znajdę. Ja mam tutaj ją wyciągniętą po prawej stronie. Jeżeli Ty jej nie masz, to trzeba wejść w okno, następnie pędzle, ja mam już zaznaczone i wtedy pojawi się ten oto panelek. O, tutaj go troszeczkę niżej, resztę sobie schowamy. Dobra, więc mamy obrys i mamy pędzel. Ten kontur, jak tutaj widzisz, jest zaznaczony, tutaj taki pędzel, ten kontur jest taki gruby trochę, więc ten pędzel możemy sobie tutaj zmienić na mniejszy, albo w ogóle trochę inny kształt. No, takie różne opcje tutaj są. Natomiast w tym przypadku tutaj nic nie jest zaznaczone, kompletnie. I to jest taki kontur, który ja mogę sobie w każdej chwili edytować, pogrubiać i zmieniać właśnie te kropki, czy nawet jakieś takie inne ustawienia. Jak naprawić ten dolny? Mianowicie tutaj, jak mamy wszystkie te opcje do ustawienia są ok, natomiast musimy zmienić na podstawowy. I w tym momencie uzyskujemy możliwość edycji tego właśnie konturu. Zmieniamy go z pędzla na po prostu zwykły kontur. Więc to jest rozwiązanie tego właśnie problemu, jeżeli nie uda Ci się wymyśleć nic takiego, to zapraszam Cię, przychodź do mnie częściej i subskrybuj, oczywiście bardzo mile widziane. Więc tutaj pokazałam Ci właśnie rozwiązanie problemu, czyli jak zmienić pędzel na kontur, żeby można było znowu z powrotem korzystać z tych wspaniałych podstawek, które obrys ma. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł i zostaniesz tam na dłużej. Subskrybuj bądź oglądaj do następnego. Na razie. Cześć, pa, pa.